może swoim głosem. Należy do, czy nie będzie to wystąpienie, będzie pytanie, ale bardzo mnie to irytuje i o tym chciałem powiedzieć, bo jestem oczywiście z tego dumny, co mnie irytuje, czyli piątka dzieci. Przedstawiamy się, proszę Państwa, więc chciałem się przedstawić w ten sposób. Ojciec piątki dzieci, sprawca przestępstwa przemocy rodzinnej, obywatel Gdańska, mieszkaniec Gdańska, bo też kwestię obywatelstwa pojmuję inaczej, z racji tego, że jestem... Znaczy w kilku miejscach mieszkałem, ale generalnie jestem pracownikiem ulicy i tą kwestię obywatelstwa dotykam w inny sposób i chcę mówić, wchodzić w szczegóły. I od czasu, kiedy jestem pracownikiem Straży Miejskiej, widzę i czuję, że obywatelem naszego miasta zostaje się z nadania. Nie jest się obywatelem w sensie takim od urodzenia. Trzeba to obywatelstwo dostać. To jest jedna kwestia. I teraz do konkretnego pytania. Pan profesor zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem Bitwa Warszawska. Ja pytam o to, jak wygrać Bitwę Gdańską, bo pan redaktor poruszył ten temat w taki oto sposób, że to lekka solidarności. Ja niestety nie jestem obywatelem, mieszkańcem Gdańska od początku. Przyjechałem tutaj kilkanaście lat temu. Też nie potrafię tego pojąć. Dzisiaj w pewien sposób otrzymaliśmy odpowiedź, skąd to się bierze, skąd ta sytuacja. Ale będzie niedziela, co poniedzieli. Jak do tej bitwy się przygotować i jak ją wygrać? Ja może odpowiem, ale kto to? Otóż jeden ze studentów moich z Uniwersytetu Karola Wyszyńskiego jest na programie Erasmusa w Bremie. I ja mu dałem w ramach takiego prywatnego stypendium przynajmniej książkę, którą wydał Ośrodek Myśli Politycznej, księstwa III Rzeczypospolita, Zwykłe Państwo Polaków. To jest taki zbiór eseju. I dla mnie to było zadziwiające, że ten młody człowiek dopiero z tej lektury, on jest na trzecim roku, dowiedział się, co to był sejm kontraktowy, że okrągłym stole komuniści nie oddali władzy. I to jest jedna odpowiedź, to znaczy, że dopóki jest tak, że młodzi ludzie, to jest kwestia wiedzy, prawda? Wiedzy. Ja na przykład uważam, że bardzo często, to świadczy właśnie o tym, że często polskie społeczeństwo jest trzymane w niewiedzy. Pamiętam taki tytuł w dzienniku: Donald Tusk objął władzę w Europie. Tamtego na jesieni tamtego roku, ja myślałem, że wszyscy teraz wybuchną wielkim śmiechem. No ale to jest tak, że to jest oczywiście stała moja mączka, często o tym mówię, że na przykład właśnie polskie media w ogóle się światem nie zajmują. My nie wiemy, na przykład była taka wielka debata o traktacie lizbońskim. Dlaczego to prezydent nie podpisuje traktatu lizbońskiego? Teraz jakoś nikt nie mówi o traktacie lizbońskim, jak on działa, tak? Jakie miał skutki dla Europy. Nawet nie ma takich, jakie decyzje są podejmowane. Czyli moja konkluzja jest taka, to znaczy dla mnie to jest jednak zawsze walka też o umysły ludzi, tak? Bo my walczymy, jeżeli używamy tych metafor, to jest walka o umysły ludzi. Tak. Niestety jest też tak, że my wiemy to, kto został na uniwersytetach i tak dalej. I całe to szkolnictwo prywatne doprowadziło do takich skutków, jakie mamy, bo to są pseudowyższe uczelnie. Więc to jest jakby jedna rzecz. Nie wiem jak w Gdańsku, nie znam tutaj lokalnych warunków, ale wiem, że byłem w Poznaniu. I to samo mi powiedział, bo znowu to jest jedna wielka tajemnica, dlaczego Poznań, który miał kiedyś jakieś tradycje, prawda, endeckie, konserwatywne, dzisiaj jest miastem głównie PO, tak? Mogę tylko powiedzieć, że wszędzie widziałem, we wszystkich tych miastach, we Wrocławiu, we Częstochowie, widzę jednak ruch organizowania się ludzi i to ruch protestu, ruch ludzi wykształconych, mieszkających w dużych miastach, którzy chcą powiedzieć, którzy kiedyś mieli dystans do PiS-u, dystans do Jarosława Kaczyńskiego, również do Lecha Kaczyńskiego, którzy nagle doszli do wniosku, tak, że koniec, że muszą powiedzieć, to są, nie wiem, właśnie profesorowie matematyki, którzy organizują się we Wrocławiu, w Poznaniu i tak dalej. I to jest jak to odzyskiwanie. Myśmy przekonali, że to nastąpi, ale
powinniśmy się organizować jako ruch, nazwijmy to ruch, to jest nazywany 10 kwietnia, jako ruch społeczny, ruch obywatelski, który nie musi się identyfikować z żadną partią, prawda, ale identyfikuje się z pewną rozumieniem Polski, tak? I chce, wymaga. Otóż to, że my nie wymagamy, to naprawdę jest dla nas wszystkich hańbą, że ktoś taki jak poseł Palikot istnieje. To jest hańbą. Wcześniej nie rozejrzałem się dobrze po sali, a tu widzę, że są Państwo w Jazdowie, więc wśród innych godnych osób chciałbym przywitać. Krótkie pytanie. Tak, ja właściwie konkluzję się odnośnie przyszłości. Zwracam się dlatego, że są posłowie również, jeżeli PiS chce się odróżnić od Platformy Obywatelskiej, a dużo ludzi postrzega wszystkie partie jednakowo, partie na margines. Jeżeli się nie otworzy swoich list, przynajmniej dla ludzi związanych z jednomandatowym ruchem wyborczym od 1992 roku, dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysiące ludzi, przepraszam, były zaangażowane w to są patrioci, to są ludzie oddani i nieinteresowani. Tak sądzę. Czyli ja zwracam się szczególnie do posłów, żeby wewnątrz partii ten temat poruszyć i zaproponować. Tak samo mówimy o Gdańsku. Ustala się listę partyjną i wszystko. Niech będzie partii pół na pół. Proszę bardzo, pierwszy z partii, drugi inny człowiek. Nie dziękuję. To tylko, ale jeżeli mamy mówić o przyszłości, to również ten temat prosiłbym panią Barbarę o odniesienie się do tego, jeżeli pani zechce, prawda? Jak ja tak tutaj prawie w co trzecim zdaniu mówię, że to, co jest naszą gwarancją, czy no jak Satori pisze, że demokracja to tak długo trwa, jak długo chcemy, żeby była. I ja czasami po kobiecemu, przepraszam pana profesora, nie naukowo powiadam, z demokracją to jest tak jak z porządkiem. Jeżeli przestajemy o niego dbać, to potem już się nie da posprzątać i jest za trudno. I mamy 80%, które głosuje na Putina i naprawdę już nie wiadomo, czy to w ogóle można, że tak powiem, zdemokratyzować. To samo dotyczy partii. To znaczy dokładnie to samo musi stać się wewnątrz PiS-ie. Demokratyzacja jako reguła, w której te kanały awansu są drożne i tego wyborcy też muszą pilnować, tak bym powiedziała. Ja to powiedziałem celowo tutaj, żeby Państwo z PiS-u mieli świadomość, że ci, którzy sprzyjają Platformie, podpowiedzą im to. Wrócimy do tej kwestii. Dzień dobry, jeżeli można. Nie mogę przegapić takiej okazji, że Państwo jesteście tutaj i choć mocno denerwuję, to jednak bardzo prosiłbym o odpowiedź na dwa dość krótkie pytania. Podejrzewam, że odpowiedź nie będzie taka prosta i taka krótka. I mam pytanie jedno do pani doktor, Tadeusza Karaliowskiej. Pytanie odnośnie podziału, który pani zauważyła w społeczeństwie polskim. Jakie mamy szanse, jakie perspektywy ten podział zniwelować, załatać albo doprowadzić go do takiego stanu, kiedy on nie będzie blokował sytuacji, nie będzie blokował rozwoju Polski, nie będzie blokował ewolucji politycznej. To jest pytanie do pani doktor. Mam pytanie do pana profesora. Może nie jest to właściwy adresat, tutaj by podejrzewał, że profesor Zybertowicz byłby bardziej kompetentny, ale ja za to cenię bardzo pana opinię i prosiłbym raczej o opinię, tyle o wiedzę, a mam problem natury następującej. Nie mam kłopotu ze zrozumieniem ochrony głosów, od razu zastrzegam, ale jednak pewnego rodzaju kontrola, czy pewnego rodzaju procesy w Polsce wskazują na to, że jakiegoś rodzaju kontrola instytucjonalna z ośrodków zewnętrznych prawdopodobnie jednak jest. Ja nie potrafię tego przełożyć na tą warstwę polityczną. Nie potrafię tego przełożyć na tą warstwę. Tu prosiłbym o opinię w tej materii. Jak likwidacja wersji wyraźnie pokazała, że to był pewien ośrodek, który jednak był takim pasem transmisyjnym prawdopodobnie. Bo
pytanie o dość dużym stopniu ogólności. Też na taką spodziewam się raczej odpowiedzi. Nie oczekuję konkretnego wskazania. Dziękuję. Bardzo proszę oboje Państwa, żebyście napisali te książki w ciągu 5 minut.